Guten Morgen. Guten Morgen, ja. 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 Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Gigantyczne pieniądze. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Ponad 19 baniecek, oczywiście. Żeby pan tam obrócił. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. No, oczywiście, że kasa jest szalenie ważna. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Miliony dolarów. I korzystając z wielkiej popularności Kleru, postanowiłem zrobić swój film dokumentalny. Pomyślałem sobie, że to jest znakomity temat do tego, na film, no, żeby zrobić dużą opowieść. Olbrzymi ludzki dramat, alkoholizm, narkomania, uzależnienia. Fery tak nabrzmiały. Zebrała się masa krytyczna, in vitro, aborcja, alkoholizm, narkomania, uzależnienia. Fery tak nabrzmiały. Zebrała się masa krytyczna, in vitro, aborcja, alkoholizm, narkomania, uzależnienia. Fery tak nabrzmiały. Zebrała się masa krytyczna, in vitro, aborcja. Czy powstaje pewna masa krytyczna? Agresja, która wybuchła, ma boleć. Ma boleć widzów. Agresja, która wybuchła, ma boleć. Ma boleć widzów. Agresja, która wybuchła, ma boleć. Ma boleć widzów. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Gigantyczne pieniądze. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Ponad 19 banieczek, oczywiście. Żeby pan obrócił. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. No, oczywiście, że kasa jest szalenie ważna. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Miliony dolarów. No i wreszcie chciałbym zbliżyć się do liczby 3 miliardów. Poza tymi odsłonami, że to jest miara sukcesu. Mhm. Ileś godzin spędzonych słuchając no naprawdę wstrząsających historii. Znęca się nad tymi księżmi. Super film, znaczy ja się bardzo cieszę, bo to jest, z taką myślą go tworzyłem i z taką myślą go robiłem. To będzie jakiś taki tani, antyklerykalny dokument i to jest bardzo ważne, żeby mój film miał tak dużą publiczność jak film Kler. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Gigantyczne pieniądze. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Ponad 19 banieczek, żeby pan obrócił. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. No, oczywiście, że kasa jest szalenie ważna. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Miliony dolarów. Ale ja robię ten film ze względu właśnie na to, chodzi mi tylko o... Pieniądze czynią cię władzą tak naprawdę. Oczywiście. Tylko jestem jedyny sprawiedliwy w tej chwili. Trybuna Ludu też atakowała księży. Przy Ministrze Sprawiedliwości powstał specjalny zespół prokuratorów, którzy analizują mój film i zastanawiają się, co z tym zrobić. Tylko jestem jedyny sprawiedliwy w tej chwili. Trybuna Ludu też atakowała księży. Przy Ministrze Sprawiedliwości powstał specjalny zespół prokuratorów, którzy analizują mój film i zastanawiają się, co z tym zrobić. Tylko jestem jedyny sprawiedliwy w tej chwili. Trybuna Ludu też atakowała księży. Przy Ministrze Sprawiedliwości powstał specjalny zespół prokuratorów, którzy analizują mój film i zastanawiają się, co z tym zrobić. Ależ to piękne. Pana prezydenta. Wiesz, to jest niesamowite. Ależ to piękne. Dyskutując... Tylko jestem jedyny sprawiedliwy w tej chwili. Pijąc piwko, aktualnie współżyję, albo ile pi... To jest niesamowite. Ależ to piękne. Dyskutując... Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Gigantyczne pieniądze. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Ponad 19 banieczek, żeby pan to obrócił. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. No, oczywiście, że kasa jest szalenie ważna. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Miliony dolarów. Wiesz, jeśli mnie pyta, znaczy wiesz, bo ja rozumiem, że gdzieś tam kręcimy wokół tego, oczywiście tam chodziło o troszkę większą kasę. Ale zobacz, masz dzisiaj 19 baniek. Ale jak piszę Jana Lichocka, to chodzi o miliardy, rozumiesz? Albo ten jeden z Karnowskich, chodzi o miliardy, 19 milionów to jest... Wystarczy nie kraść. Wystarczy nie kraść. Jarek. Ponad 450 tysięcy. Zebraliśmy dzięki temu ten... Bycie celebrytą może jest przyjemne, ale... Populizm, demagogia i tak dalej w wielu przypadkach. A nie, to moja pasja, kasa. Pasja życiowa i... Odwracania kota ogonem, mówienia, że to jest... No to z jednej strony to są pieniądze, z drugiej strony to jest...
film przeciwko wierze czy przeciwko Bogu. To jest film wstrząsający absolutnie. Tego, co robię po to, żeby być celebrytą. Co więcej, wiesz, wiele się zmieniło w ciągu tego roku. Właśnie też i musiałem wymyślić na siebie pomysł na nowo. Ale to kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Gigantyczne pieniądze. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Ale 19 banieczek, żeby pan wrócił. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. No, oczywiście, że kasa jest szalenie ważna. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Miliony dolarów. Więc to jest duża zmiana też. I zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A teraz jesteś wierzący? Raczej nie. A teraz jesteś wierzący? Raczej nie. A teraz jesteś wierzący? Raczej nie. Ja nie wierzę, że mój film będzie przełomem. W takim będzie sensie, kolejnym krokiem. Będzie kolejnym krokiem. Tak, oczywiście. Ale uważam, że warto to zrobić. Jasne. Ty uważasz, ty prywatnie, że wśród duchowieństwa jest nadreprezentacja różnego rodzaju zboczeń. Czy to jest pedofilia, czy to jest homoseksualizm. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Nie, no... Znaczy, ja wiesz co, ja musiałbym użyć słów niecenzuralnych. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Kurde no. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Kurde no. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Homoseksualizm nie jest zboczeniem. Kurde no. No to wiesz, kiedy ktoś nie ma pieniędzy i nagle... Mała dziewczynka została zgwałcona przez zakonnicę. Będziemy kopać wieże podobno. To wydaje się, że to jest super okazja. Próbowałem trzymać klasę w pracy. Ale to się części osób podoba. Polska staje z kolan, rozumiesz? Staje z kolan. Przez lata milczeliśmy, a teraz nawet Niemcom jesteśmy w stanie powiedzieć... Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Gigantyczne pieniądze. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Ponad 19 banieczek, żeby pan to obrócił. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. No... Oczywiście, że kasa jest szalenie ważna. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Miliony dolarów. Ale wiem, że będę robił jakąś kontynuację. Nie wiem, czy będą ją forsowali, jeśli chodzi o pieniądze. Ja kibicuję oczywiście z mafią, która tą wśród miliony Arabów, którzy chcą tutaj przyjść, gwałcić i palić. Pijąc piwko. Wie, że wszyscy są alkoholikami czy tam narkomanami. Dlatego, że oni są gejami, tylko dla... I to jest tak kolejny duży krok, jeśli chodzi o Polskę, w kierunku wyprowadzenia religii ze szkół. Czy to jest dobre, że ludzie to chwycą? Ale... Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Gigantyczne pieniądze. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Ponad 19 banieczek, żeby pan to obrócił. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. No... Oczywiście, że kasa jest szalenie ważna. Kolejny film, kolejna akcja, kolejny dokument. Miliony dolarów. Za jakieś tam symboliczne w ogóle pieniądze. No więc no to jest w ogóle, wiesz, no, wstrząsające jest to, jak to się wszystko przeplata. I mam nadzieję, że w tym moim filmie uda mi się to pokazać, że... To nie będzie rewolucja, tak? No, to nie będzie tak, że jednego dnia jasne. Zmieni się wszystko. I że to jest wymierzone nie tylko w Boga i Kościół, ale też właśnie w partię, PiS, że to jest polityka. Przeszkodą do pokonania jest machina kościelna. Aby pomóc komunistom, to co w tym filmie moim zdaniem też jest jasno pokazane, to lewacki atak na Kościół i próba jego osłabienia. Klew zrobił bardzo, bardzo dużo dobrego, jeśli chodzi o w ogóle wypaczenie wszelkich ideałów akcji. Tomasz Sekielski, twórca filmu o... Twardych drzwiach i włączonych kamerach. Tak jest, Sekielski. Dziękuję ci, Tomek. Auf Wiedersehen, uważaj na siebie. Chciałem prosić państwa, bo wciąż zbiórka funduszy trwa i jeśli państwo mogliby... Okej, no ale to był co najmniej kij w mrowisku. To przejdzie do historii, moim zdaniem.